Dzień dobry, dzisiaj zajmiemy się tematem tak zwanego resentful male, czyli takiego mężczyzny malkontenta, człowieka, który wyłącznie widzi negatywy w życiu. Akurat jakiś czas temu coach Red Pill zrobił taką audycję The Resentful Male, jak ją zatytułował. Natomiast ja nie wiem, o czym ona była, bo jej nie oglądałem. Natomiast sama sam ten tytuł właśnie em, nasunął mi pewne skojarzenia z osobami, które znam w życiu. I to, to są właśnie osoby, które całym jakby swoim manieryzmem, em, swoim podejściem i swoim tak zwanym vibe są po prostu maksymalnie negatywne i odrzucające. Mianowicie, roztaczają one taką aurę ciągłego niezadowolenia i widzą tylko negatywy w życiu, więc, przebywając z nimi, z takimi osobami, ciągle masz do czynienia z kolejnymi falami. Negatywnego podejścia. Czy ja już brzmię jak jakiś coach? W każdym razie e, będę musiał się posłużyć paroma przykładami. E, na przykład mam znajomego, który z którym się, jak się nie, z nim niedawno spotkałem, e, to, to zanim, zanim przyszedłem na spotkanie, to byłem w barze krewetkowym, takim w kielcach nowo otwartym wtedy. I zjadłem sobie potężnego burgera z krewetek. No i co, spotykam się z tym kumplem i mówię mu, że byłem teraz na krewetkach. A on od razu negatywne, łe, łe, krewetki, nigdy nie wiem krewetek, nigdy nie wiem owoców morza. W ogóle yy, cała jego reakcja była negatywna. Yy, w zasadzie no, mająca mi obrzydzić to, co dopiero zjadłem. Jak w ogóle można z czymś takim... Yy, podchodzi do życia. Oczywiście gość się za jakiś moment trochę pamiętał i stwierdził a no jak ktoś lubi kompletny bezsens nie. Innym razem ten sam gość. Pozdrawiam. Jak się dowiedział że właśnie przed chwilą byłem przed spotkaniem w McDonaldzie to od razu zaczął też negatywnie atakować w w tym przypadku McDonalda, że jak można w ogóle McDonalda, to jest niezdrowe w ogóle. A na mój argument, że gdyby to było trujące, to by Sanepid zamknął McDonaldy w Polsce, no to ten gość oczywiście od razu uderzył w teorie spiskowe, że McDonald przekupuje rządy, żeby mógł sprzedawać swoje trujące jedzenia. Tak, z pewnością można sobie wziąć takie kanapki z Madonalda do domu i sobie zobaczyć, że nie są aż tak toksyczne, jak się ludziom wydaje. Nie są też super zdrowe. Natomiast robienie z tego jakiegoś problemu i właśnie próba obrzydzenia mi, dopiero co spożytego posiłku, to jest właśnie element, modus w zasadzie operandi ludzi, których można kryć mianem właśnie Resentful male. Inny sposób zachowywania się tych osób, na przykład to jest, kiedy jest powiedzmy taka awkward sytuacja, że sobie siedzimy i nikt nic nie mówi. To taka osoba zazwyczaj zaczyna poruszać temat negatywny. Coś tam typu: O, ale to jest beznadziejne, ale jak ja tego nie lubię. W Zasadniczo tak, właśnie w momentach, kiedy nikt nie ma nic do powiedzenia, ta osoba zawsze ma do powiedzenia coś negatywnego. Na przykład ja staram się zawsze takie rzeczy trzymać dla siebie, nawet jeśli są faktycznie, faktycznie jakieś negatywne rzeczy, które się dzieją. Ale przecież każdy wie, że są negatywne, każdy je odczuwa, no to nie ma sensu jeszcze potęgować, właśnie ich percepcję. A taka osoba, recent full mail, zawsze będzie. Właśnie podchodziła od tej negatywnej strony i nawet opowiadała o swoim życiu, wyłącznie z, od negatywnej strony. Tak jakby miała. Nie wiem, jakąś hipochondrię mentalną. Tylko i wyłącznie opowiadanie negatywnych odczuć, negatywnych doświadczeń. To jest strasznie męczące. Nie wiem, te osoby sobie nie zdają z tego sprawy zapewne. Ale przebywanie z takimi osobami jest niesamowicie męczące. Jak się słyszy, ciągle takie stękanie. Stękanie, negacje. Co tam jeszcze zauważyłem? A wymuszanie na tobie przytakiwania na jej podły los, czy coś takiego, właśnie co często się w pracy zdarza, ale to nie dotyczy też mężczyzn, to głównie kobiet właśnie, że ten, że przysiadają się do ciebie i ci po prostu ci stękają, ci trują ci, właśnie, dupę. No to o tym już kiedyś wspominałem o trucicielach dupy. Ale właśnie, akurat ten motyw resentful maila to jest, no właśnie, on jest o tyle problematyczny, że mężczyzna nie powinien się tak zachowywać. Czyli roztaszać aurę negatywności, taki negatywny vibe, ciągle być na nie, bądź źle, bądź smutno. No to nie przystaje po prostu facetowi, a niestety dużo osób tak się zachowuje. Znowu zabrzmi jak jakiś coach. Taka akcja była, nie wiem czy znacie, słynnego coacha Michała Wawrzyniaka. Coach Mike, ten gość, co na swoich spędach obraża ludzi, których zaprosił na te spędy, ale on jedną rzecz taką nawet fajną wymyślił: mianowicie zakaz stękania. Zakaz stękania. Właśnie to jest filozofia, którą trzeba uskuteczniać, zwłaszcza właśnie w pracy, czy gdzieś się pracuje z grupami ludzi, żeby po prostu nie epatować negatywnością, bo to się udzieli w każdemu w otoczeniu, bądź będzie mu źle się pracowało z tobą. Dlatego ja się zawsze trzymam z zasady zakaz stękania jeszcze zanim ją poznałem. korzystałem znaczy Stosowałem się do, do tej zasady i po prostu nie stękałem. Nie roztaczałem negatywnej aury. Nie solidaryzowałem się w cierpieniu z, z ludźmi z pracy, zwłaszcza co innego po pracy można, ale lepiej być wsparciem niż właśnie czymś w rodzaju wysłuchiwanki dla negatywnych peregrynacji właśnie resentful maili. Jak się stykasz z resentful mailem, to nie wpadaj w jego zasadę, zasadzwiną przez jego przez niego pułapkę, żeby się po prostu na ciebie wylał emocjonalnie, żeby ponarzekał, tylko utnij mu to, tą, tą okazję, po prostu ukróć ją w zarodku i po prostu mu wygarnij no co tu dużo mówić. Trzeba takich ludzi unikać, a także właśnie ukracać, jeśli już nie możemy ich uniknąć, ukracać ich negatywność. Także tyle chciałem powiedzieć właśnie. Uważajcie na negatywnych mężczyzn, negatywnych samców, resentful male i starajcie się ukrócić ich wszelkie utyskiwania.